Tak, to wielin. Panie prezydencie, dowódca kompanii kapitan Kudyk melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do uroczystości z okazji 83. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę. Proboszcz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieś!
Miejsce, w którym się dziś spotykamy, było świadkiem początku największej tragedii w historii Polski. Huk wystrzałów z pancernika Schleswig-Holstein, wybuchy bomb lotniczych i pocisków z dział były pierwszymi akordami II wojny światowej, która przyniosła Polakom okupację niemiecką i radziecką, zbrodnie oraz niewyobrażalne cierpienia i straty materialne. Obrońcy Westerplatte jako pierwsi doświadczyli bezwzględności najeźdźców. Przez 7 dni bohatersko opierali się niemieckiej nawale. Dziś oddajemy hołd ich bohaterstwu i patriotyzmowi. Kompania, baczność! Na prawo, patrz! Z okazji 83. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę flagę państwową podnieść! Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij! Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, przemówienie powitalne wygłosi gospodarz dzisiejszej uroczystości, pan Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej. Szanowni Państwo, 83 lata temu Niemcy rozpoczęły II wojnę światową, najtragiczniejszą i najbardziej krwawą wojnę w historii ludzkości. Kiedy Polska odpierała wroga na zachodzie, 17 września ze wschodu zaatakowała nas Armia Czerwona. Przymierze zła spod znaku swastyki oraz sierpa i młota zostało przypieczętowane. Dziś szczególnie czcimy tych, którzy jako pierwsi dali odpór nawale niemieckiej, bohaterów Westerplatte. Chciałbym
bardzo serdecznie przywitać na tej uroczystości pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Andrzeja Dudę. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za obecność. Witam posłów i senatorów na czele z marszałkiem Senatu i wicemarszałek Sejmu. Witam przedstawicieli polskiego rządu. Witam kombatantów oraz przedstawicieli opozycji niepodległościowej. Witam duchowieństwo. Witam przedstawicieli władz lokalnych oraz harcerzy i przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń. Serdecznie, gorąco witam żołnierzy Wojska Polskiego na czele z szefem Sztabu Generalnego. Witam także żołnierzy wojsk sojuszniczych. Dziś, proszę Państwa, nad Westerplatte przelecą polskie F-16 i amerykańskie F-22. Z nami są także żołnierze z misji natowskiej, której państwem ramowym są Stany Zjednoczone, a więc żołnierze amerykańscy, żołnierze brytyjscy, żołnierze rumuńscy i chorwaccy. Obecność żołnierzy sojuszniczych jest bardzo ważnym przykładem właśnie naszej solidarności sojuszniczej i wspólnego dbania o bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Witam również bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Szanowni Państwo, przez dekady od tamtych dni wielu zastanawiało się, jak mogło do tego dojść, jak cywilizowany kraj Niemcy mógł dokonać tyle okrucieństw, jak Europa mogła na to pozwolić i nie reagowała, gdy był jeszcze czas. Powtarzano, że podobny koszmar i zbrodnicza beztroska nie mogą się już powtórzyć. Niestety dziś na Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna. Rosja w barbarzyński sposób zabija tysiące ludzi, rujnuje miasta i wsie. Odrodziło się imperialne zło. Historia powtarza, a część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny. Kiedyś Europa nie chciała umierać za Gdańsk. Dziś wielu nie chce pojąć, że obrona Ukrainy to najważniejsza inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo. My w Polsce i nasi sojusznicy to rozumiemy. Troszcząc się o dobro naszej ojczyzny i jej obywateli, podejmę ogromny wysiłek, aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Modernizujemy armię, kupujemy uzbrojenie i zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Wzmacniamy system obronny. Polska jest bezpieczna siłą swojego wojska i siłą sojuszy, których jesteśmy częścią. Składając hołd bohaterom, apelujemy, by pamiętano o ich bohaterstwie i ofierze, jaką złożyli w tamtych latach na ołtarzu wolności własnej i całej Europy. Szanowni Państwo, Westerplatte to dla Polaków wzór odwagi i patriotyzmu, a dla świata przestroga przed despotyzmem, imperializmem i politycznym asekuranctwem. Pamiętać to nasz obowiązek. Cześć wszystkim ofiarom II wojny światowej. Cześć obrońcom Westerplatte. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze.
Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami zapalenia znicza pokoleń. Ogień, który zapłonie w zniczu, jest symbolem, zapewnieniem o naszej żywej pamięci o tych, którzy bronili Westerplatte, bronili naszej ojczyzny. Do tego zobowiązał nas Jan Paweł II w czasie spotkania z młodzieżą na Westerplatte w 1987 roku. Zapalając znicz, wyrażamy też sprzeciw wobec tragedii, jaką są wojny i akty terroryzmu. Całym sercem jesteśmy dziś z narodem ukraińskim, który walczy o niepodległość swojej ojczyzny. Sztafetę pokoleń tworzą żołnierze Marynarki Wojennej, Sił Lądowych, Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, harcerze oraz uczniowie klas mundurowych. Ogień jako pierwszy następnym pokoleniom przekaże pan Czesław Nowak, działacz opozycji antykomunistycznej, zasłużony w utrwalaniu pamięci o II wojnie światowej i bohaterów Westerplatte. Druhna Julia Rybałow, przyboczna schówca ZHP Gdańsk Portowa, bardzo aktywnie angażuje się w pomoc innym. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, druhna Julia włączyła się w pomoc uchodźcom. Plutonowy podchorąży Arkadiusz Olejniczak angażuje się w działania charytatywne oraz akcje honorowego oddawania krwi spokrewnieni służbą na terenie Akademii Wojsk Lądowych. Wojciech Belinowicz, wzorowy uczeń i kadet trzeciego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Rzepinie, wolontariusz oraz pasjonat historii II wojny światowej. Starszy kapral Piotr Głodowski służy w oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Wielokrotnie reprezentował w międzynarodowych zawodach strzeleckich Policji Wojskowej NATO, w których zajmował najwyższe miejsca. Harcmistrz Adam Niemkiewicz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, instruktor i wieloletni komendant harcerskiego ochotniczego pogotowia ratowniczego, organizował punkty pomocy uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. Sierżant Cezary Perszyński, żołnierz 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnik misji zagranicznych, realizował zadania związane ze wzmocnieniem granicy polsko-białoruskiej. Jest również zasłużonym honorowym dawcą krwi. Jakub Pinczewski, uczeń 3. klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Służb Mundurowych imienia Macieja Płażeńskiego w Pucku. Plutonowy podchorąży Jakub Michniewicz, podchorąży 3. roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Podoficer jednostki Wojsk Specjalnych Formoza brał udział w wielu misjach poza granicami kraju. Sierżant podchorąży Karolina Kwapień, studentka 4. roku Wojskowej Akademii Technicznej. Zajęła pierwsze miejsce na seminarium kół naukowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji w 2022 roku. Rafał Ratajczyk, wieloletni instruktor w leśnej szkółce, zaangażowany w pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy w Gdyni. Bosman podchorąży Marcin Kamiński, słuchacz 4. roku studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej. Ukończył z wyróżnieniem studia 1. stopnia. Ekspert z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Promuje także honorowe krwiodawstwo, oddając regularnie krew. To on za chwilę zapali znicz pokoleń, a my usłyszymy Marsz Bohaterów Westerplatte. Utwór wykona orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej, a skomponował go porucznik Piotr Flis. Powstańmy i oddajmy cześć obrońcom naszej ojczyzny. Thank you.
Uprzejmie dziękuję sztafecie pokoleń. Szanowni Państwo, za chwilę równie podniosła chwila. Pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przekaże notę identyfikacyjną rodzinie poległego obrońcy Westerplatte. Miejsce jego spoczynku zostało odkryte przez archeologów, którzy prowadzili pracę na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej na terenie składnicy. Proszę przedstawiciela rodziny o wystąpienie. Bardzo proszę pana prezydenta o wręczenie noty identyfikacyjnej. Panu prezydentowi towarzyszą pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr habilitowany Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Notę identyfikacyjną legionisty Zygmunta Zięby odbiera pan Stanisław Jastrzębski, syn siostry poległego obrońcy Westerplatte. Uprzejmie dziękuję, panie prezydencie. Proszę państwa o zajęcie miejsc. Jan Paweł II powiedział o obrońcach Westerplatte. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, by ten symbol wciąż przemawiał, by stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. By przypominali, że są powinności, od których nie można zdezerterować. Uroczysty apel pamięci jest wyrazem naszego szacunku dla nich. Szanowni Państwo, apel pamięci odczyta kapitan Patryk Koroś, oficer dowództwa garnizonu Warszawa. Następnie pluton salutowy odda 12 salw armatnich. Kompania, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na lewo, patrz! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Gdańska, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Dziś, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, stajemy przed pomnikiem obrońców Wybrzeża, na Westerplatte w Gdańsku, aby przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Was wzywam, bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wołam nieugiętych obrońców Westerplatte, Gdyni, Kępy Oksywskiej, Helu, Poczty Polskiej w Gdańsku
oraz innych miejscowości, którzy toczyli zaciekłą walkę w obronie praw Polski do Bałtyku, do końca trwając na swoich posterunkach. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterskich dowódców, którzy mimo przewagi wroga, z odwagą i honorem stanęli do walki w obronie ojczyzny i dostępu do Bałtyku. Wiceadmirała Józefa Unruga, dowódcę floty i obrony wybrzeża. Kontradmirała Stefana Frankowskiego, dowódcę morskiej obrony wybrzeża. I generała Stanisława Dąbka, dowódcę lądowej obrony wybrzeża. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich znanych i nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie polskiego wybrzeża i na ziemi pomorskiej zaznali wiecznego spoczynku w chwale żołnierskich idei. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a na polach bitew poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam was, bohaterowie z Nadwarty i Bzury, spod Mławy i Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, waleczni ułani spod Krojant i Mokraj, obrońcy Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Przywołuję mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko zaatakowanych 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy, strzelców oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwali chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy polskich, walczących w szeregach polskiego państwa podziemnego na wszystkich frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz innych organów państwa polskiego, ofiary zbrodni niemieckiego i sowieckiego najeźdźcy. Wołam wszystkich rodaków zamęczonych w katowniach gestapo, niemieckich obozach koncentracyjnych, straconych w więzieniach i na ulicach miast, ofiary brutalnych wysiedleń, pomordowanych w płonących domach oraz wysiedlonych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i zmarłych tam, na nieludzkiej ziemi oraz zamordowanych w 1940 roku przez oprawców z NKWD w Katyniu, Charkowie, Twerze i Kijowie oraz w innych miejscach kaźni.
Stańcie do apelu! Wzywam rodaków, którzy z pełnym poświęceniem służyli ojczyźnie, a po zakończeniu II wojny światowej zostali aresztowani pod fałszywymi zarzutami, bestialsko torturowani, skazani w fikcyjnych procesach i zamordowani przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezprawia. Wołam bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, walczących z reżimem komunistycznym o wolną Polskę, a wśród nich zamordowanych w gdańskim więzieniu podporucznika Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk oraz Danutę Siedzikównę pseudonim Inka. Przywołuję obrońców polskiego wybrzeża, zamordowanych w mokotowskim więzieniu w Warszawie, kontradmirała Jerzego Staniewicza, kontradmirała Stanisława Mieczkowskiego i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polski, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajmy cześć naszym bohaterskim obrońcom ojczyzny we wrześniu 1939 roku oraz wszystkim rodakom przelewającym krew na różnych frontach II wojny światowej. Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Salut armatni. Kompania, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Kompania, spocznij! Uprzejmie proszę pana Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, o zabranie głosu.
Czcigodni kombatanci, szanowni państwo marszałkowie, szanowni panowie wicepremierzy, panie i panowie ministrowie, panie i panowie posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele władz Gdańska i Trójmiasta, szanowni panowie generałowie, panie i panowie komendanci, panie i panowie oficerowie, żołnierze, harcerze, przedstawiciele organizacji patriotycznych, wszyscy dostojni przybyli goście, ekscelencje księża biskupi, przedstawiciele duchowieństwa, wszyscy wielce szanowni państwo. Po raz kolejny od dziesięcioleci o poranku 1 września spotykamy się tutaj na Westerplatte. My Polacy i nasi goście bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach, także i z odległych zakątków świata, spotykamy się po to, by wspomnieć, upamiętnić, oddać hołd pomordowanym i poległym, a także po raz kolejny ostrzec świat, by nigdy nie powtórzyło się już to, co było najstraszliwszym kataklizmem XX wieku. Druga wojna światowa. 83 lata temu, właśnie o poranku 1 września, Niemcy, ogarnięte hitlerowską, nazistowską ideologią, w porozumieniu ze swoim ówczesnym sojusznikiem, Związkiem Sowieckim, ogarniętym ideologią komunistyczną, rozpoczęły II wojnę światową, napadając bez żadnego ostrzeżenia, bez wypowiedzenia wojny na Polskę, na odrodzone w 1918 roku polskie państwo, które miało wtedy niecałe 21 lat swojego ponownie niepodległego, suwerennego istnienia. Tak, to była absolutnie jedna z najstraszliwszych tragedii w naszych dziejach. Nie tylko dlatego, że odebrała nam wolność. Nie tylko dlatego, że odebrała nam państwo, bo po sowieckim ataku na Polskę i po uściśnięciu sobie dłoni przez sowieckich i niemieckich żołnierzy, polskie państwo zniknęło z mapy Europy. Po raz niestety kolejny w dziejach. Ale także dlatego, że wojna ta pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i nieprzeliczone, niepowetowane straty dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu.
rozpoczęła się tutaj, na Westerplatte w Gdańsku. Rozpoczęła się w Wieluniu. Rozpoczęła się w Tczewie atakiem na stację w Szymankowie. Rozpoczęła się od śmierci zwykłych ludzi bombardowanych w Wieluniu przez bestialskie niemieckie lotnictwo. Rozpoczęła się od zamordowania polskich kolejarzy właśnie tam na granicy, koło Tczewa, Szymankowie. Rozpoczęła się od salw armatnich z pancernika Schleswig-Holstein oddanych tutaj, by zniszczyć i opanować polską placówkę tutaj na Westerplatte. Tego miejsca broniło wtedy dokładnie 182 polskich żołnierzy, a wśród nich jeden lekarz i 5 oficerów, całość pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego. Ta obrona Westerplatte przeszła do legendy. Legendy bohaterstwa polskiego żołnierza i legendy bohaterstwa żołnierza w ogóle, w aspekcie nie tylko polskim, nie tylko europejskim, ale i światowym. Albowiem tutaj właśnie tych 182 żołnierzy przy ogólnym założeniu strategicznym obrony tej placówki przez niecałe 24 godziny z uzbrojeniem przewidzianym do obrony w zasadzie przed atakiem piechoty znalazło się pod ogniem artyleryjskim, znalazło się pod ogniem realizowanym przez wojska niemieckie lotnicze, znalazło się pod atakiem sił prawie 20-krotnie silniejszym niż ta jednostka. W atakach na Westerplatte uczestniczyło 3400 niemieckich żołnierzy. A polscy żołnierze bronili się przez tydzień, przez 7 dni. W Polskę i w świat szedł nieustanny komunikat. Westerplatte broni się nadal. Miał on niezwykłą moc. Niezwykłą moc podtrzymywania i budowania ducha tych, którzy wtedy bronili Rzeczypospolitej. W wielu miejscach ta obrona trwała, często zamieniając się w walkę do samego końca, do ostatniego żołnierza, tak jak obrona pozycji w Wiznej. Właśnie dlatego, że ten komunikat płynący stąd z Westerplatte dodawał żołnierzom sił i wiary w to, że Polska przetrwa, w to, że polski żołnierz zdoła się obronić, w to, że polski żołnierz zdoła wykonać swoje najważniejsze zadanie, jakim jest obrona ojczyzny, jakim jest obrona współobywateli. Żołnierze Westerplatte pokazali niezwykły honor. I dlatego od tamtych dni cieszą się nieustanną czcią całego naszego społeczeństwa. Wszystkich Polaków, gdziekolwiek na świecie mieszkają. Dla każdego z nich
Ta nazwa, Westerplatte, jest absolutnie jednoznacznym symbolem bohaterstwa, oddania ojczyźnie, niezłomności i wielkiego ducha, jaki jest symbolem polskiego żołnierza. Dzisiaj z dumą i wielkim wzruszeniem przekazałem przed chwilą notę identyfikacyjną jednego z obrońców Westerplatte na ręce członka jego rodziny, na ręce syna jego rodzonej siostry, żołnierza, jednego z tych bohaterskich obrońców, którzy tutaj w tamtych dniach września polegli. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, dziękuję ekspertom, dziękuję wolontariuszom, naszym archeologom za to, że szczątki tego żołnierza udało się tutaj na Westerplatte po tych ponad 80 latach odnaleźć, zidentyfikować, że żołnierz ma grób, tak jak i pozostałych 9, których szczątki zostały odnalezione, i że najbliżsi mogą dzisiaj nad tym grobem stanąć i powiedzieć z pewnością: tak, tutaj leży nasz krewny, żołnierz polski, który poległ w obronie ojczyzny. Pochylić czoło ze wzruszeniem, z pewnością z żalem, ale z całą pewnością także i z dumą. Tak jak pochylamy głowę my wszyscy w pamięci o naszych poległych żołnierzach, o bohaterach, którzy bronili ojczyzny niezłomnie do samego końca. Nie wygrali tamtej bitwy. Wielu z nich miało także poczucie, że w istocie nie wygrali tamtej wojny, bo Polska nie odzyskała po niej w pełni niepodległości i suwerenności, tak jak o tym marzyli i tak jak o to walczyli. Dzisiaj jest wolna dzięki zasługom tych, którzy przeżyli i którzy o tą wolność starali się aż do czasu, dopóki wróciła, i dzięki bohaterstwu ich dzieci, następnego pokolenia, także obecnego dziś tu i wymienionego jako ci, którzy stanowili niepodległościową opozycję, ludzi Solidarności, którym dziękowaliśmy w ostatnich dniach, upamiętniając rocznicę porozumień sierpniowych. Ale ta wojna, II wojna światowa, położyła się cieniem dla Polaków na dziesięciolecia. Cieniem, którego pozostałości są i do dzisiaj. Bo kto wie, jak wyglądałaby dzisiaj Polska i ile by nas tutaj mieszkało na tej ziemi, gdybyśmy nie zostali w 1939 roku zdradziecko napadnięci przez Niemców idących ramię w ramię z Sowietami, przez nazistów i sowieckich komunistów wspólnie działających, przez ich zdradzieckie, podłe braterstwo broni. Kto wie, jakie byłoby dzisiaj nasze państwo, gdyby nie zginęło wówczas 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy zostali po prostu bestialsko pomordowani w obozach koncentracyjnych, w miejscach często masowej zagłady.
gdyby nie stali się ofiarami Holokaustu. Gdyby nie wszyscy inni obywatele polscy, którzy zostali pomordowani i którzy polegli na wszystkich frontach II wojny światowej, walcząc o to, by nazistów pokonać. Gdyby nie to, że później straciliśmy jeszcze kolejne 5 milionów obywateli, dlatego że albo pozostali poza granicami tej Polski zmienionymi przez II wojnę światową, albo też po prostu nie wrócili już do Polski, bo uważali właśnie, że nie jest ona wolna, nie jest suwerenna i nie zapewnia możliwości swobodnego życia, jakiego pragnie każdy człowiek ceniący sobie wolność. A my Polacy cenimy sobie wolność ogromnie. Do dzisiaj w wielu miejscach nie udało się odbudować Polski tak pięknej, jak była ona przed II wojną światową. Wielu dóbr kultury do dzisiaj nie udało nam się odzyskać. Warszawa dzisiaj znów wspaniała, bo nowoczesna, nie odzyskała po II wojnie swojego niezwykłego piękna, przede wszystkim architektury, którą szczyciła się jako jedna z najpiękniejszych stolic Europy, a już na pewno Europy Centralnej. Warszawa, symbol niezłomności, zburzona, bo Hitler chciał ją wymazać z mapy jako stolicę Polski, czyniąc zarazem z nas, Polaków, niewolników. Naród, który miał służyć Niemcom, który miał być podporządkowany. Tego samego pragnęli zresztą wtedy rosyjscy Sowieci, również mszcząc się za swój blamasz 1920 roku i klęskę, jaką wówczas ponieśli w wojnie z Polską. Świadectwem tej zemsty był okrutny, straszliwy mord przekraczający wszelkie normy prawa międzynarodowego na polskich oficerach, znany jako zbrodnia katyńska. Było okrucieństwo, z jakim traktowali oni polskich obywateli, wywożąc ich na wschód i mordując, tak jak działo się to w czasie obławy augustowskiej. To są dzieje naszej ojczyzny. Straszne. To są dzieje rodzin polskich, z których praktycznie każda w czasie II wojny straciła kogoś z najbliższych. Ale to jest zarazem świadectwo tego, jakim narodem jesteśmy my, Polacy, którzy potrafimy przetrwać najtrudniejsze koleje losu i cały czas trwamy w swoim miejscu Europy. Bo to jest nasze miejsce w Europie. Ta ziemia. Bo potrafimy mimo dziesięcioleci zniewolenia walczyć o wolność do samego końca i ją odzyskiwać. Bo nie poddajemy się. Bo konsekwentnie potrafimy dążyć do odzyskania naszego państwa i odzyskania wolności, którą tak ogromnie kochamy. Ale wśród tego wszystkiego niezwykle ważnym naszym zadaniem dziś współcześnie jest pamiętać właśnie o historii. Także o strasznej lekcji II wojny światowej, która jest lekcją dla całego świata. I z której świat przez tak wiele dziesięcioleci umiał wyciągnąć wnioski, powstrzymując
bardzo wiele wojennych zakusów, tak by do wielkiego światowego konfliktu nie doszło. Niestety, jak obserwujemy w ostatnich latach, imperialistyczne dążenia do brutalnego podporządkowania sobie innych państw i narodów nie zniknęły ze świata i nie zniknęły z ambicji niektórych polityków i niestety również i niektórych narodów. Obserwujemy to dzisiaj za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosja już nie sowiecka, ale wraca do swoich wielkoruskich, imperialistycznych pragnień, by górować nad innymi narodami, by władać nimi, by sobie je podporządkować, by trzymać je za gardło, a jeżeli nie chcą się poddać, to by je zniszczyć. Jesteśmy dzisiaj niestety tego świadkami na sąsiedniej w stosunku do nas Ukrainie, która została bestialsko zaatakowana. Najpierw skrycie w 2014 roku pod pozorem działań separatystów, a w tym roku otwarcie 24 lutego poprzez brutalną napaść, którą z przerażeniem obserwował cały świat, bo do końca wierzono w to, że coś, co było już tylko historyczną pamięcią właśnie II wojny światowej, nigdy więcej się nie powtórzy. Że nikt się więcej nie odważy otwarcie zaatakować innego państwa i narodu. Zwłaszcza w tak potężnej, wielkiej skali. Że te obrazy, które cały świat zna z czarno-białych, archiwalnych nagrań z czasów II wojny światowej, nigdy nie zostaną zobaczone w naturalnym kolorze znowu. Tymczasem są. Czołgi, artyleria i samoloty brutalnie burzące budynki, w których mieszkają zwykli ludzie. Cywilni obywatele suwerennego państwa mordowani w piwnicach i na ulicach. Także strzałem w tył głowy. Przecież znamy to wszystko sprzed 80 lat. I patrzymy na to znowu. To musi zostać zatrzymane. My, Polacy, wiemy i rozumiemy to doskonale. Dlatego czynimy wszystko, by pomóc w obronie naszym ukraińskim sąsiadom i by pomóc tym wszystkim, którzy przed tą wojną uciekają, ratując swoje życie. Dlatego wzywamy dzisiaj wszystkich naszych sojuszników i cały świat, cały czas nieprzerwanie, by pomóc Ukrainie i zatrzymać rosyjski imperializm. Jak mówił nasz prezydent Lech Kaczyński, który w Rosji zginął przed imperializmem, nie wolno się cofać. Imperializmu nie wolno się obawiać. Imperializmowi, a także neoimperialistycznym mrzonkom trzeba się w zdecydowany sposób przeciwstawić. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie całego świata. Naszym zadaniem, panie ministrze obrony narodowej, panie premierze, panowie generałowie, jest budowanie potencjału polskiej armii. Jest uzbrojenie jej w nowoczesny sprzęt. Jak najszybciej, nie oglądając się na wszelkie przeciwności. Tak, by nigdy więcej Polacy nie musieli oglądać tak strasznych obrazów, jakie widzieli nasi dziadkowie, pradziadkowie, a często rodzice w 1939 roku i w latach następnych. Wielkiej przewagi na niebie,
wielkiej przewagi na ziemi, przede wszystkim właśnie tej technologicznej. Niestety tego, czego wtedy polskiej armii w 1939 roku bohaterskiej brakowało, dlatego nie zdołała obronić Polski. Po pierwsze dlatego, że została napadnięta zdradziecko z dwóch stron przez Sowietów ramię w ramię działających z nazistami, a po drugie przez to, że nie byliśmy w stanie w tych pierwszych dniach września przeciwstawić tak nowoczesnego uzbrojenia, jakim dysponowała wówczas armia Hitlera, armia niemiecka. To się nigdy więcej nie może powtórzyć. Polska armia musi być tak uzbrojona, by nikt nigdy więcej na Polskę napaść się nie odważył, dlatego że nie będzie się to opłacało. Żeby świadectwem dobrze i mądrze realizowanej polityki bezpieczeństwa zewnętrznego państwa było to, że to państwo będzie cały czas wolne, niepodległe, suwerenne i nie będzie toczyło wojny, bo nikt nie odważy się go napaść. To jest dzisiaj nasze wielkie zadanie. Tamta obrona Westerplatte przez całe długie 7 dni, których nie planowali najśmielsi strategzy, opierała się na dwóch elementach. Opierała się na niezwykłym duchu, jakiego mieli polscy żołnierze broniący Westerplatte, i na świetnym wyszkoleniu, jakim żołnierze ci dysponowali, którego dowodem będzie to, że przez ten tydzień obrony poległo tylko 15 z nich, a 50 zostało rannych, podczas gdy atakujących Niemców poległo około 1000. To jest świadectwo tego, jak polski żołnierz w sensie duchowym i fizycznym, i merytorycznym był przygotowany do tego, by bronić ojczyzny. My mamy, nie wątpię w to absolutnie i widzę to, świetnie przygotowanych i absolutnie bohaterskich żołnierzy także i dzisiaj. Mamy młodych ludzi, którzy garną się do tego, by odbyć przygotowanie wojskowe, by umieć w razie czego stanąć do obrony ojczyzny, by mieć też i konieczną wiedzę. Trzeba to wykorzystać. Trzeba umożliwić im realizację tych niezwykle szlachetnych ambicji. To jest nasze wielkie zadanie. Trzeba zapewnić polskiemu żołnierzowi godne uzbrojenie, tak by mógł bronić ojczyzny sprawnie i bezpiecznie, a przede wszystkim by bronić jej nie musiał. To jest to, co jesteśmy winni dzisiaj wszystkim tym, którzy walczyli o Polskę w czasie II wojny światowej, wszystkim tym, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę później i z bronią w ręku i bez broni w ręku. To jesteśmy winni przede wszystkim tym wszystkim, którzy za Polskę, walcząc o nią i broniąc jej, polegli. Niech żyje Polska, wolna, suwerenna i niepodległa. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym. Uprzejmie dziękuję, panie prezydencie. Proszę państwa, kolejne pokolenia harcerzy dbają dziś o pamięć historyczną i własną postawą pokazują, czym jest współczesny patriotyzm i służba ojczyźnie. Proszę o odczytanie przesłania Westerplatte harcmistrza Artura Lemańskiego ze Związku Harcerstwa Polskiego oraz drużynowego Mateusza Świeżyńskiego ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Niemożliwym jest,
aby stanąć tutaj na Westerplatte i nie widzieć słów nigdy więcej wojny. Słów kierowanych także do harcerskiej młodzieży przez ostatnich Westerplatczyków w czasie, kiedy jeszcze tutaj z nimi się spotykaliśmy na porannych uroczystościach. Jeszcze niedawno wierzyliśmy, że wojna to coś odległego, niemożliwego, obcego, co nigdy nas nie dotknie. Myliliśmy się. W czasie, kiedy my oddajemy hołd naszym bohaterom, na domy naszych sąsiadów z Ukrainy spadają bomby. Wiemy, jak ciężko jest bronić siebie i swojego kraju, gdy najeźdźca rzuca przeciw nam wszystkie swoje siły. Jak ciężko wytrwać, kiedy w walkę trzeba wnieść wszystko. Siły fizyczne i psychiczne. Całe swoje dotychczasowe życie. Taki przykład bohaterskiej obrony dali nam Westerplatczycy. Taki przykład służby i poświęcenia dali nam nasi harcerscy instruktorzy. W tej podniosłej chwili wspomnijmy również i ich. Harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, komendanta chówca harcerzy w Gdańsku, zastrzelonego w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku na służbie w gmachu dyrekcji PKP, w siedzibie gdańskich chorągwi harcerek i harcerzy. Doktora Franciszka Kręckiego, współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, prawnika, dyrektora banku, działacza kaszubskiego, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 roku. Bernarda Filarskiego, lekarza, działacza polonijnego, współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 roku. Harcmistrza Alfa Liczmańskiego, pierwszego komendanta chorągwi harcerzy w Gdańsku, zamordowanego w granicznej wsi w 1940 roku. Doktora medycyny Stefana Mirał, założyciela harcerstwa i pierwszego drużynowego w Gdańsku. Lekarza chorągwi gdańskiej harcerzy i Polonii Gdańskiej, zmarłego w obozie Stutthof w 1940 roku. Harcmistrza Gustawa Niemca, komendanta chówca harcerzy w Gdańsku, szefa głównej kwatery Szarych Szeregów, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Auschwitz w 1942 roku. Harcmistrza Bernarda Myśliwka, pilota pomorskiej chorągwi harcerzy, komendanta pomorskiej chorągwi Szarych Szeregów, który po brutalnych przesłuchaniach w gdyńskim gestapo odebrał sobie życie, nie zdradzając nikogo z podwładnych. Harcmistrza Lucjana Cylkowskiego, nauczyciela, komendanta gdyńskiego chówca Szarych Szeregów, konspiratora, aresztowanego i straconego 12 lipca 1944 roku w obozie Stutthof. Kapelanów gdańskich harcerzy, błogosławionych księży katolickich Mariana Góreckiego z Nowego Portu i Bronisława Komorowskiego z Wrzeszcza, rozstrzelanych w obozie Stutthof w marcu 1940 roku. Instruktorów i harcerzy poległych w obronie Wybrzeża w 1939 roku. Zamordowanych przez Niemców w Gdyni, Piaśnicy i Szpęgawsku. Tych, którzy stracili życie działając w konspiracji Armii Krajowej, Szarych Szeregach, gdyńskim tajnym chówcu harcerzy, starogardzkiej Jaszczurce, w Gryfie Pomorskim i w innych formacjach niepodległościowych. Żołnierze, druhny i druhowie, wasza służba i wasze poświęcenie są dla nas nie tylko przykładem, ale i zobowiązaniem do dbania o naszą ojczyznę. Cześć ich pamięci!
Uprzejmie proszę księdza biskupa Wiesława Lechowicza, biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza biskupa Marcina Makule, ewangelickiego biskupa wojskowego oraz księdza arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego ordynariusza wojskowego o słowa modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże, Ojcu naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęby wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. O pokój w naszej ojczyźnie, o pokój w Ukrainie i na całym świecie, o pokój w naszych sercach, módlmy się do naszego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O wieczne zbawienie dla wszystkich, którzy bohatersko walczyli w obronie Westerplatte i całej naszej ojczyzny podczas II wojny światowej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na to miejsce, na całą naszą ojczyznę i niech pozostanie z nami na zawsze. Władco Wszechwładny, Boże Ojców i Panie Miłosierdzia, Stwórco wszystkich istot śmiertelnych i nieśmiertelnych i całej ludzkiej natury, powoływanej do życia i odwoływanej, który odmierzasz lata życia i określasz godzinę śmierci, skierowujesz do otchłani, ale i z niej wyprowadzasz, wiążesz w niemocy i wypuszczasz w potędze. Wypełniasz wszystkie obecne potrzeby i wiedziesz z pożytkiem przyszłym, a związanych śmiertelną nocą weselisz nadzieją zmartwychwstania. Usłysz nas, pokorne Twoje sługi, błagających Ciebie i dusze sług Twoich, zmarłych,
poległych, zamordowanych, dowódców, żołnierzy i wszystkich, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny i życie swe oddali. Daj odpuszczenie grzechów i uczyń godnymi zbawienia. Albowiem nie martwi sławią Ciebie, Panie, ani też pozostający w otchłanie. Nie mogą Ciebie wyznawać, ale my żywi błogosławimy Ciebie i modlimy się i modlitwy oczyszczenia oraz ofiary zanosimy Tobie za ich duszę. A nas tutaj zebranych pobłogosław, jak i wszystkich Twoich ludzi, darując koniec naszego życia pełen pokoju i dobra. Zatrzymaj wojnę w Ukrainie. Ty wszystko możesz, wszystko widzisz i wszystko słyszysz, nawet jeśli nie umiemy Cię o to prosić. Otwórz ku ludziom swoje miłosierdzie i miłość, a na Twym strasznym i budzącym boje sądzie uczyń nas godnymi Twego Królestwa na wieki wieków. Amen. Boże Ojcze, Boże Synu Jezu Chryste, Boże Duchu Święty, Ty byłeś Bogiem naszych ojców, jesteś naszym Bogiem i wierzymy, że będziesz Bogiem kolejnych pokoleń. Tobie oddajemy cześć i chwałę w tym miejscu, dziękując za bohaterów, za obrońców Westerplatte, ale i obrońców, którzy walczyli w każdym miejscu naszej ojczyzny o jej wolność, niepodległość i suwerenność. Walczyli o to, aby dziś nasze dzieci, kolejne pokolenia, mogły bezpiecznie i spokojnie pójść do szkoły, w tej szkole uczyć się historii, historii naszego narodu, budować lepszą przyszłość dla naszej ojczyzny. Prosimy Cię, błogosław nam wszystkim. Oddal ciemne chmury złości i nienawiści. Pozwól, aby Twoja światłość zwyciężyła i przyniosła pokój wszędzie tam, gdzie on teraz jest potrzebny. Pokój dla naszej ojczyzny, pokój dla naszych żołnierzy, ale też i pokój w Ukrainie. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Dziękuję duchownym. W imieniu narodu wieniec pod pomnikiem obrońców Wybrzeża złożą żołnierze wojskowej asysty honorowej. Kompania, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na lewo, patrz!
Pania, chodź, chodź. Na ramię, chodź. Do nogi, broń. Kompania, spocznij. Proszę Państwa, za chwilę usłyszymy hymn do Bałtyku. To pieśń, której nie może zabraknąć w czasie uroczystości z udziałem wojska na Pomorzu. Następnie zabrzmi pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, która jest nieodłącznym elementem uroczystości wojskowych w naszym kraju. Utwory wykona orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Patrzność. Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Proszę Państwa, wspólne widzę wspaniałe dopełnienie naszej uroczystości jest wspólny przylot polskich myśliwców F-16 oraz amerykańskich raptorów F-22. Uroczystość zakończy odprowadzenie wojskowej asysty honorowej. Kompania, baczność. Na ramię, broń. W prawo, front. Za mną. Marsz. Thank you.
Szanowni Państwo, obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte dobiegły końca. Dziękuję za Państwa obecność i uczczenie bohaterstwa polskich żołnierzy, obrońców ojczyzny. Zanim jednak opuszczą Państwo teren, zapraszam i zachęcam do obejrzenia wystawy Kiedy się wypełniły dni. Poświęcona jest ona 9 obrońcom, których szczątki zostały odnalezione przez pracowników Muzeum II wojny światowej we wrześniu 2019 roku. Wśród nich 7 osób zostało zidentyfikowanych. Na ekspozycji zaprezentowany został bogaty materiał archeologiczny odnaleziony w czasie prac przy szczątkach Westerplatczyków. Uprzejmie informuję również, że po zakończeniu oficjalnej uroczystości wszyscy, którzy chcą oddać hołd bohaterom, będą mogli złożyć kwiaty pod pomnikiem obrońców Wybrzeża przy udziale asysty wojskowej. Uprzejmie dziękuję za uwagę.